Okej, zaczynam. Hej, hej, moi drodzy, w ten wiosenny, wielkanocny dzień! Witam Was Olga z Wielkiego Buka! Mam nadzieję, że już zaczynacie spędzać piękny i odpoczynkowy czas ze swoimi bliskimi, no i że znajdziecie te kilka chwil na porządne zaczytanie. A ja przychodzę dzisiaj do Was tak co nieco pochwalić się moim zajączkiem książkowym, dlatego że w zeszłym tygodniu zostałam zasypana paczuchami. Zobaczcie sami! Przed Wami zajączkowy unboxing, a w nim paczucha od wydawnictwa Galeria Książki, paczucha od wydawnictwa YA z grupy wydawniczej Foxal, paczucha od wydawnictwa Znak i dwie antykwaryczne paczuchy, które zamówiłam sobie sama. No to co? Nie ma na co czekać! Unboxing! Zaczynamy od wydawnictwa Galeria Książki. A w środku? Inwazja na Terling, Eriki Johansen. To kontynuacja prześwietnej Królowej Terlingu, o której tak pokrótce Wam opowiadałam w zeszłym roku latem przy okazji książek idealnych na lato właśnie. To prześwietna seria, bardzo kobieca i co ciekawe wcale nie tak do końca młodzieżowe. Mamy tutaj seks, mamy przemoc, mamy politykę, jestem bardzo na tak i już niebawem zabieram się za inwazję, bo jestem ogromnie ciekawa dalszego ciągu tej historii. Czas na paczuchę od wydawnictwa Znak. W środku on, Zośki Papużanki. I już widzę, że zapowiada się nieco bolesna lektura, bo o macierzyństwie i o odmienności. Widzę, że przenosimy się tutaj w czasie do końca PRL-u i czuję, że będzie naprawdę doskonale, będzie fascynująco. Trzecia paczucha to grupa wydawnicza Foxal. Otwieramy! A w środku hashtag me Joanny Fabickiej. Z tego co widzę, to szykuje się niesamowita lektura o dorastaniu, o trudnych kontaktach pomiędzy matkami a córkami i o kobiecym alkoholizmie. To będzie naprawdę ważny i prześwietny tytuł i z radością Wam o nim opowiem. A teraz czas na te dwie paczuchy, które zakupiłam w internetowych antykwariatach. I na początek kilka słów o samym kupowaniu używanych książek w moim wykonaniu. Mam przeogromniaste szczęście do internetowych antykwariatów i przede wszystkim kupuję na Allegro. Teraz na przykład znalazłam dwa nowe internetowe antykwariaty. Jeden właśnie na Allegro, który znalazłam przypadkiem szukając książki dla mamy, a drugi poleciła Marta z bloga Lolanta Czyta. Wniosek podstawowy z tych zakupów jest taki. Z dwóch paczek, w których jest 13 książek, zapłaciłam razem z przesyłkami około 80 zł. To autentycznie nie jest źle, biorąc pod uwagę, że wybrane przeze mnie tytuły są naprawdę przepyszne. Adresy do tych dwóch antykwariatów znajdziecie w komentarzu pod filmem. Zaczynamy od mniejszej paczuchy z antykwariatu Grochowskiego i niestety musiałam ją tutaj tak lekko otworzyć, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale rozrywam dalej. Zaskakuję. Pierwszy w paczce jest nawiedzony Jamesa Herberta, który znalazł się już w mojej liście wiosennej TBR. Zdradzę Wam, że mam ochotę rzucić wszystko inne i zacząć właśnie od tego tytułu, ale zdradzę Wam tyle, że będę recenzować go razem z Okiem na Horror, portalem Okiem na Horror, gdzieś już w kwietniu, czyli niebawem, nie mogę się doczekać. Drugi w paczce jest Zew krwi Nancy A. Collins i był to zakup czysto impulsywny. Przyciągnęła mnie okładka i przyciągnął mnie tytuł i widzę, że zapowiada się absolutnie muzyczna, rockowa, totalnie krwawa jazda. Jestem na tak, jestem ogromnie ciekawa, jaki to będzie tytuł. Ostatnie w tej paczce są dwa tomy Hobgoblina Johna Coyna. A to wszystko przez Lukę z bloga Przestrzenie Tekstu, która pisała o tym tytule. I z tego co wiem, to jest jeszcze mroczniejszy, jeszcze straszniejsze Jumanji, czyli mamy grę, mamy pionki i mamy mistrza gry, który musi uratować swoich najbliższych. To jest druga antykwaryczna paczucha z antykwariatu Zombie Book, również link do niego znajdziecie poniżej. Jest to epicka paczucha, w której znajduje się teraz 12 książek. Musiałam ją otworzyć i sprawdzić, czy wszystko jest z nią ok. I powiem Wam tak, to było tak, że weszłam do tego antykwariatu tylko po to, żeby znaleźć jedną książkę dla mamy, ale utknęłam tam na dłuższy czas. I jest tego 12 książek. I teraz sprawdzamy, co jest w środku.
Katedra Najświętszej Marii Panny w Paryżu Wiktora Hugo w moim ulubionym polskim wydaniu. Czyli tak naprawdę jest to dzwonnik z Notre Dame i szykujcie się na cudowną, fascynującą, wspaniałą, klasyczną powieść francuską od Wiktora Hugo. Lato Tove Jansson, czyli melancholijna opowieść o lecie w wykonaniu mamy muminków. I plan jest taki, że to jest książeczka właśnie dla mojej mamy, ale sama pożre ją nieco później. Trzy horrorowe klasyki, znowu od Jamesa Herberta i są to Szczury, Księżyc i Włócznia. Czyli widzicie tutaj klasyczny przypadek, gdy widzę horror, to kwiczę i rzucam się na niego z pazurami. To są cudowne, stare wydania od Amberu w wersji horror i już nie mogę się doczekać lektury, dlatego że tych tytułów jeszcze nie znam, a wiem, że będą idealne na bezsenną środę. Dalej w paczce jest ostatni Mohikanin Jamesa Fenimora Coopera. Kto jeszcze nie zna kultowej już ekranizacji z Danielem Day-Lewisem, ten koniecznie musi nadrobić zaległości, a na dokładkę jest to ukochany tytuł Stevena Spielberga, a ja Stevenowi bardzo ufam pod względem lektur i pod względem filmów, dlatego nic tylko zabrać się i czuję, że będzie idealna lektura na przygodowy piątek. Czerwone liście i dzikie palmy Williama Faulknera. To również był impuls zakupowy, dlatego że jeszcze nic nie czytałam Williama Faulknera, ale to jest wstyd go nie znać, to jest absolutna klasyka. Co prawda to nie są jego najbardziej znane tytuły, ale mimo wszystko zacznę przygodę z tym autorem od jednego z nich. A na koniec zakup roku, czyli Czarny Zamek Leslie Danielsa i o, zobaczcie, tutaj musicie się przyjrzeć tej okładce. No właśnie, dlatego że tutaj przekonała mnie ta okładka, bo mamy tu nagą laskę i mamy kata i to jest horror i ja tak czuję, że on będzie nieco tandetny, ale mimo wszystko jestem ogromnie ciekawa. I tak właśnie prezentuję wam się zdobycze mojego zajączkowo-wydawniczo-antykwarycznego unboxingu. Mam nadzieję, że wam się spodobały. Koniecznie dajcie znać, który z tych tytułów zaintrygował was najbardziej, na który czekacie na Wielkim Buku, a ja tak najchętniej zabrałabym się za wszystko na raz i teraz tylko trzeba wyczarować jakąś maszynę czasu. I to wszystko na dziś, a ja moi kochani życzę wam pięknego dnia, pełnego radości, pełnego odpoczynku, a my widzimy się już jutro na recenzji Córki Piekarza Sary McCoy. To co? Do zobaczenia, pa pa!